Środowy wieczór, a więc pora na nasze żużlowe pogaduchy po bandzie. Przemysław Sierakowski, kłaniam się i zapraszam. A dzisiaj będzie kontrowersyjnie. Na początek kontrowersyjny Snickers. Zaraz po nim kontrowersje wokół Rybnika. Potem kontrowersje, a jakże, pogodowe. Po tychże pora na gości. A tymi będą zacny Nestor, starszy cechu majstrów żużlowych, Stanisław Maciejewicz z Gorzowa, który to Stanley dla przyjaciół spróbuje nam wyjaśnić tajemnicze pojęcie tuningu. A potem kolejna kontrowersja. Człowiek, który kontrowersja ma na drugie imię. Jarosław Olszewski, ikona gdańskiego wybrzeża, lider, jeden z liderów piły w jej najlepszych czasach, a potem przedszkolanka, wychowawca mini żużlowców w Gdańsku, choć w tej chwili chwilowo bezrobotny. A zatem rozpoczynamy. Na początek Snickers. Snickers za wywołanie niezdrowej atmosfery na własne życzenie. Lublin, który dokonał niemal cudu, 3 lata awansując z otchłani na salony. Lublin, który ubiegłoroczne drobne kwasy zdawał się załagodzić. Tym razem wygląda na to, że za tymi właśnie kwasami i niezdrową atmosferą troszkę zatęskni. Otóż w ubiegłym sezonie Lubelacy skazywani przez większość na pożarcie nie tylko zdołali utrzymać się w lidze, ale także zdołali utrzymać się w niej bezpiecznie, bez konieczności rozgrywania barażów. Tyle tylko, że wewnątrz ekipy dochodziło do drobnych niesnasek. Bo to Robert Lambert, którego ambicje sięgały znacznie wyżej niż tylko ekstraligowe ogony, wyrażał swoje niezadowolenie z pozycji w drużynie. A to z kolei Dawid Lampard opowiadał, że dostaje w meczu najwyżej jeden wyścig, potem ewentualnie 2 biegi przerwy i kolejny pod koniec zawodów, kiedy w zasadzie ciężko cokolwiek osiągnąć. No cóż, brało się to z tego właśnie, że w drużynie było o jednego zawodnika za dużo. Przed startem tegorocznych rozgrywek wydawało się, że Lublinianie poukładali i te klocki. W miejsce kończącego karierę AJ-a Andreasa Jonsona zakontraktowano niechcianego w Częstochowie Mateja Żagara. W miejsce Dawida Lamparta i Roberta Lamberta przyszedł z Wrocławia Kuba Jamruk. Dawid Lampard pogodził się z rolą odsieczy, zmiennika, ale też pierwszego kandydata do ewentualnej zmiany barw klubowych. Z kolei Robert Lambert zmienił otoczenie i trafił ostatecznie do Rybnika. No i kiedy wydawało się, że Lublin ma skład bardzo fajny, że chłopacy mogą liczyć na zaufanie trenera, że nie będą musieli się wyżynać, mówiąc kolokwialnie, podczas treningów, by walczyć o miejsce w składzie i potem zarobek w ślad za tym idący. Było 3 solidnych, jest 3 solidnych Stranieri. Mikkelsen, Żagar, no i oczywiście Grisza Łaguta. Było 2 pewnych miejsca w składzie polskich seniorów. Kuba Jamruk i Paweł Miesiąc. 2 znakomitych juniorów. No i w odwodzie pod numerem 8 Oskar Bober, pogodzony chyba z rolą fotomodela przy prezentacji. Gdyby, nie daj Boże, działo się coś niedobrego, nagła obniżka formy przez któregoś z zawodników podstawowego składu, bądź to, czego nikomu nie życzymy i co nie daj Panie, kontuzja, wtedy
Wtedy w odwodzie był albo to Dawid Lampart, albo to była możliwość skorzystania z instytucji gościa i wypożyczenia kogoś z pierwszej linii. Tymczasem Kuba Kępa i jego otoczenie zdecydowali się wypożyczyć z Leszna Jarka Hampela. I tu rzecz, broń Boże, nie dotyczy personalnie samego zawodnika, samego Jarka. Rzecz polega na tym, że Jarek w świetle ostatnich dokonań z poprzedniego sezonu, dwa sezony temu, to nie był lider, zdecydowany lider, który mógłby odmienić jakość zespołu. To jest zawodnik na tym samym poziomie na starcie, co Jamruk, co Miesiąc, co Żagar. Zatem jest to ten dodatkowy, którego obecność, bez względu na to, czy będzie to personalnie Hampel, czy byłby to ktokolwiek inny, wprowadza w drużynie kwasy. Pół biedy, jeżeli w pierwszych spotkaniach Lublin będzie wygrywał, będzie prezentował się znakomicie, a Jarek Hampel, który jeśli w tych meczach pojedzie, będzie należał do wyróżniających się postaci. Wtedy w euforii po sukcesach, po ewentualnych zwycięstwach czy po świetnej walce nikt nie będzie chciał słuchać racji tego, który siłą rzeczy zostanie odstawiony od składu. No i te jego wołania będą trochę wołaniami na puszczy. Gorzej, jeżeli Lubelakom noga się powinie i nie wszystko pójdzie tak, jak to sobie planują. A jeśli jeszcze do tego, czego nikomu nie życzę, podkreślam, ale jeśli jeszcze do tego Jarek Hampel w pierwszych spotkaniach zawiedzie, podniesie się krzyk. Moim zdaniem, jeśli chcemy budować zawodnika, powinien on być przekonany, wierzyć, że klub, trener mu ufają i że może spokojnie, bez niepotrzebnego stresu, budować swoją formę, budować swoją pozycję, a trening traktować jako miejsce do sprawdzania nowych silników, nowych ustawień czy nowych motocykli. W tym momencie, kiedy trafił do Lublina Hampel, te walory treningu już nie są aktualne. Tutaj będzie już walka na śmierć i życie o skład. No bo nie czarujmy się. Żaden z tych zawodników nie jest altruistą i nie po to podpisywał kontrakt z Motorem, żeby teraz z ławki przyglądać się, jak walczą koledzy i tym samym nie zarabiać pieniędzy za ewentualnie zdobyte punkty. A zatem myślę, że niezależnie od tego, kto trafiłby do Lublina jako ten dodatkowy, jako ten jeden więcej w składzie, to i tak nie byłby dobry ruch, patrząc z perspektywy atmosfery w drużynie. I za to kontrowersyjny, mój osobisty Snickers. Oczywiście mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy zechcą mnie teraz skrytykować, zmieszać z błotem, zhejtować, przyjmą argumenty i zgodzą się, że nie wszyscy muszą być jednomyślni. Jednomyślność wychodziła nam bokiem i za Gomułki, i za Gierka, i przez parędziesiąt ładnych lat. Zatem w jednomyślności wcale nie jest siła. Motorem postępu różnić się, ale różnić się mądrze i różnić się w taki sposób, żeby nikogo nie obrażać. A skoro już padło nazwisko Roberta Lamberta, no to kolejna kontrowersja. Tym razem Rybnik. Rybnik, o którym niewiele ostatnio wiadomo, bo wokół rowu zapanowała cisza. Wiadomo natomiast tyle, że główny sponsor Rybnicza, Polska Grupa Górnicza, zmuszona została do zamknięcia kopalń, że sprzedaż węgla nie idzie. W związku z tym sytuacja finansowa spółki
Nie trzeba być wytrawnym ekonomistą, żeby na to wpaść. Musiała zdecydowanie się pogorszyć. A jeśli sytuacja finansowa firmy nie jest najlepsza, to w pierwszej kolejności firma tnie te wydatki, nazwijmy, najmniej niezbędne. I w tej kategorii mieści się sponsoring. Dodatkowo w Rybniku wciąż nie ma pieniędzy z samorządu. Co prawda ROW dokumenty w konkursie na promocję miasta poprzez sport złożył, ale podobno były to tak złożone dokumenty, że nie sposób było ich odczytać, do tego rzekomo jeszcze nie do końca właściwe. Miejmy nadzieję, że tę sprawę uda się jednak Rybniczanom rozegrać po własnej myśli dla dobra klubu. Miasto przywróci termin albo ogłosi nowy, ROW złoży właściwą dokumentację i otrzyma tak wyczekiwane środki z samorządu. No ale przechodząc teraz do strony sportowej, nie sposób nie zauważyć, że w Rybniku panuje przeludnienie. Lech Kędziora, trener zespołu, trafił spod skrzydeł, nomen omen, Witolda Skrzydleckiego, pod skrzydła nie mniej barwnej postaci, Krzysztofa Mrozka. Ale sytuację w drużynie, w klubie ma bardzo podobną, chociaż szczebel rozgrywkowy inny. W Łodzi również była klęska urodzaju, podobnie jak w Rybniku. Tyle tylko, że w obu tych drużynach brakowało i brakuje wyraźnego lidera. Są porównywalni zawodnicy drugiej ligi i tutaj musiałby nie zawodzić Lecha trenerski nos, by spośród tego grona wybrał tych najwłaściwszych. No a do tego jeszcze Rybnik nie zdołał zakontraktować Jarka Hampela, mimo że prezes Rusiecki niemal palcem wskazywał miejsce, do którego Jarek miałby się jego zdaniem udać, ale zakontraktował gościa w osobie Adriana Miedzińskiego. Zważywszy, że do tej pory dwójka krajowych seniorów, Kacper Woryna i Mateusz Szczepaniak, mogła spać dosyć spokojnie, pojawienie się Miedziaka już ten spokój burzy. Z kolei wśród obcokrajowców bardzo podobna sytuacja. Trzy miejsca w podstawowym składzie, a kandydatów przynajmniej czterech. Milik, Lebiediew, Bachelor, Rugaczew. A zatem o jednego za dużo. No i jest jeszcze znowu pod ósemką, jak w Lublinie rok wcześniej, i znowu bez gwarancji startów, Robert Lambert. Zatem zadanie dla Lecha Kędziory karkołomne. No i miejmy nadzieję, że mimo wszystko poradzi sobie i zdoła zbudować odpowiedni team spirit. A o pogodzie? O pogodzie też kontrowersja. Teoretycznie 12 inauguracja Ekstraligi. Teoretycznie, bo prezesi klubów gospodarzy pierwszych spotkań już zawarli pakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a ten przewiduje w prognozie długoterminowej, przynajmniej w dwóch spośród czterech ośrodków, rzęsiste ulewy. Czy zatem dojdzie do inauguracji w planowanym terminie? Śmiem wątpić. I to wcale niekoniecznie z powodu deszczu, niezależnie od tego, czy byłby on zgodny z prognozami i wynikał jedynie z sytuacji biometeorologicznej, czy też byłby sprokurowany czy sprowokowany przez organizatorów. Do tej pory główną przyczyną, głównym hamulcem przed rozpoczęciem Ligi 12 czerwca był fakt, że dopiero tydzień później będą mogli zasiąść na trybunach kibice. Teraz w związku ze wzrostem zachorowań w Polsce rząd zastanawia się nad wprowadzeniem radykalniejszych obostrzeń.
Zatem nie poluzowywanie, a zaciąganie. Kolejne, następne, dość radykalne decyzje, a wśród nich może być i taka, że jednak imprezy masowe nie zostaną otwarte nawet dla części publiczności. Czyli nie wiadomo, co z tym fantem, nie wiadomo, czy ruszymy 12 ze względu na pogodę, a czy 19 przynajmniej część kibiców będzie mogła obejrzeć swoich pupili w akcji. Bądźmy optymistami, trzymajmy kciuki, oby ta nieszczęsna pandemia wreszcie zechciała się zakończyć. No a teraz już goście. Nestor mechaniki żużlowej, starszy cechu żużlowych majstrów, zaczynał w czasach, gdy niemal cała reprezentacja Polski wywodziła się z jego rodzinnego Gorzowa. Co ciekawe, na początku bardzo skromnie oceniał swoje możliwości. Nagabywany przez ówczesnego klubowego majstra, namawiany do tego, by zajął się żużlówkami, wręcz nie chciał. Ale kiedy spróbował, połknął bakcyla i tak zostało mu już na całe późniejsze życie. W swej karierze przerobił zarówno dwuzaworowe stojące silniki o mocy o ponad 20 koni niższej niż obecnie, jak też dotrwał do czasów współczesnych, leżące czterozaworowe smoki w ramach osiągające ponad 70 koni. Dzięki Stanisławowi Maciejewiczowi, dla przyjaciół Stanleyowi, mechanikowi z Gorzowa, spróbujemy między innymi rozszyfrować tajemnicze pojęcie tuningu, za którym to ukrywają się zwykle bardzo wysokie koszty, albo za którym to swoje niepowodzenia ukrywają zawodnicy. No i kolejna potem kontrowersja. Szorstki w obyciu, bywał sesowy. Kontrowersja to jego w zasadzie drugie imię. Mam nadzieję, potwierdzi to w rozmowie. Któż? Olson, Olszak, Jarek Olszewski. Ikona gdańskiego wybrzeża. Zawodnik, który w 90 roku we Lwowie podczas finału indywidualnych mistrzostw świata juniorów, zatem 6 lat przed pierwszym złotem Piotra Protasiewicza z Olching, otarł się o podium, o brązowy medal, przegrywając baraż z niebyle kim, bo z samym Tony Rickardsonem. Kochający dzieci romantyk w duszy potrafi pojechać po bandzie i po nazwiskach. Czy przekona nas o tym w pogadusze? Ano, poczekajcie, a przekonamy się wszyscy. Ale zanim goście, to jeszcze drobna prośba. Jeżeli się spodoba, nie zapomnijcie o subskrypcji. A jeżeli będziecie chcieli się przekonać, czy stać mnie na więcej, zapraszam w kolejną środę, jak co tydzień, na kolejne pogaduchy po bandzie. A teraz już pora na gości. Moi drodzy, a w dzisiejszych pogaduchach moim i waszym gościem starszy cechu żużlowych mechaników, rodowity gorzowianin Stanisław Maciejewicz. Stasiu, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie i witam serdecznie. No dziękuję bardzo, witam serdecznie wszystkich mile. Chodzi, bo postawiłeś takie pytanie, co można poprawić w danym silniku czy motocyklu, jeżeli przychodzi z fabryki. No tak, samo słowo tuning, ono pochodzi z angielskiego i oznacza tyle, co dostrojenie, czyli sugeruje, że coś należałoby robić na słuch, najlepiej słuch muzyczny, jak kwinto w babanku. No dokładnie, tuning. No jest tuning, ale ja bym postawił może w ten sposób, że
jak dopasować dany silnik do nawierzchni toru w danym dniu zawodów meczu. I to jest, właściwie każdy mówi, że to jest tuning. I na czym to rzecz polega? Kiedyś to się nie brało pod uwagę. Był motocykl, silnik się robiło i się jechało. W tej chwili to już tak daleko poszedł ten sprzęt do przodu, sprzętowo wszyscy i wynalazki różne i części i wszystko, że się coś zmienia. I przykładowo za moich czasów to nie było tego. W tej chwili to jeżeli dany zawodnik dostaje motocykl, to zaczyna się od podwozi. Najpierw stosuje się podwozie, jak wzrost zawodnika, czyli się pasuje wysokość siedzenia, środek ciężkości, przedni widelec, ułożenie haka i tym podobnie. Następnie się bierze za przygotowanie silnika, czyli potocznie w tej chwili wszyscy, że tuning. No i się odbywa tuning silnika, czyli jeżeli zawodnik zależy od wagi, ile waży, czyli dany mechanik, jeżeli to robi, czy tuner, bo kiedyś to byli mechanicy klubowi i tunerów praktycznie tylko za granicą było, w tej chwili to i w kraju u nas są tunerzy i dany tuner to on wie, a dany zawodnik to waży tyle i tyle, czyli sprężanie musi być takie i takie. Teraz nawierzchnia toru będzie przyczepne, czyli musi być sprężanie inne do nawierzchni twardej z zapłonem, układ rozrządu, czyli długość toru. Moment startowy to jest do łuku. Długość, wyjście teraz zależy jaki jest czynnik, czy jazda po zewnętrznej, czy wewnętrznej, to wtedy już się odbywa przygotowanie na torze i wtedy się robi. Czy ten motocykl ma start, jeżeli nie ma, no to się tym robi, jeżeli ma start, to tym. No i tam taki przykład, jeżeli silnik ze startu wychodzi i to jest do łuku, nie jest dobry, no to wtedy jako my mechanicy, no to możemy zrobić, to możemy szybko, z zawodnikiem się rozmawia, no to zrobić zapłon do przodu. Przesunąć to o 2-3 stopnie. Jeżeli to nie pomaga, no to wtedy przełożenie. No takich właśnie przykład. Takich niuansów jest sporo zapewne. Ale takich niuansów jest pewnie sporo, ale no sporo. Wróćmy może na chwilę do czasów, kiedy zamek w Malborku dopiero projektowali. Bo pamiętasz pewnie te czasy, jak się domyślam. Kiedy zaczynałeś karierę w klubowym warsztacie, to były jeszcze pionowe, dwuzaworowe silniki. No i tam w zasadzie raz w roku remont, a później docieranie tego silnika. Teraz przychodzi silnik z hamowni prosto w ramę i jest gotowy do jazdy. Nie, no jest na pewno, jest różnica wielka, bo w tej chwili to są wyżałowane tak części, wszystko. Bo tam taki przykład, że kiedyś jak były dwuzaworowe, no to były dwa zawory, to więcej było takiej kombinacji dla mechaników klubowych, bo można te zawory było odciążyć. Gniazda zaworowe przykładowo powiększyć. Zawory i było trochę kombinacji tych i z gardzielem, i z wylotem, i z gaśnikiem, a w tej chwili to jest wszystko ograniczone i praktycznie za wielkich manewrów nie ma, tylko dobrać odpowiedni materiał do danego silnika i to wszystko. No ale dobrze, przychodzi taki silnik prosto z fabryki, dzieło konstruktorów, podobno idealne, bierze je na swój warsztat tuner. No i doczytałem gdzieś, że w zasadzie część bebechów można wymienić,
bo są lepsze od tych fabrycznych. Na czym ta lepszość polega? No przychodzi, no na pewno, jeżeli leci seryjna produkcja danego silnika, no to praktycznie oni robią, ale jeżeli tuner się w to bawi, no to on ma i korbowód inny. A do czego zmierzam korbowód? No, na przykład korbowód można odciążyć. Teraz inne próki odciążone, ale to wtedy się wiąże z tym z kosztami, bo przykładowo jak on korbowód odciąży i próg założy, no to może przejechać przykładowo 30 biegów, nie meczy. Rozumiem. I musi sprawdzić, jak będzie korbowód zachowuje. Jak próg się zachowuje, jeżeli ma pęknięcie na próg, to już trzeba go wymienić. Jeżeli korbowód ma owal, też trzeba wymienić. I to się wszystko wiąże z kosztami. No ale zawodnicy kosztów nie liczą, bo liczy się wynik, liczy się prędkość. No tak, no. No ci, co z przodu jadą, to oni tak często nie muszą też i remontować tych silników, bo mniej kurzu, a jeżeli ten zawodnik jedzie drugi, trzeci i jest tor twardy, to wtedy kurzu i to wtedy się wiąże wszystko z kosztami. Czyli im biedniejszy zawodnik, bo zdobywa niewiele punktów, jeździ z tyłu, tym wyższe koszty paradoksalnie. Wyższe koszty, a mniejsze zarobki, prawda? I to jest też jest niesprawiedliwe trochę. No ale mamy taki sprzęt, a nie inny. I jeszcze, jeżeli się nie trafi w sprzęt, to przykładowo, bo każdy silnik, kiedy jest silnik dobry, jeżeli zawodnik wygrywa. Ale to nie jest, nie ma recepty na to, że się zrobi jeden i drugi silnik idealnie tak, jak jest i będzie pasować do danej nawierzchni i w danym dniu. No i do danego zawodnika, bo wystarczy, że na silniku mistrza świata pojedzie ktoś inny i wcale nie musi robić mistrzowskich wyników, bo jego styl jazdy zupełnie nie pasuje do tego sprzętu na przykład. Dokładnie. I styl jazdy i teraz to są inne ustawienie, w ogóle inne ustawienie, inne przełożenie. I w tej chwili to jeżeli tuner i zawodnik, to musi być współpraca, musi wiedzieć wszystko o tym danym zawodniku i wtedy zawodnik robi wynik. Ale jeszcze, żeby zrobić wynik, to musi być zaplecze i bazę. Właśnie ci mechanicy, co obsługują danego zawodnika, wiedzą pół biedy. Jest dobrze, jeżeli zawodnik wygrywa, ale to robić, jeżeli zawodnik czegoś ciut brakuje i pójść w dobrym kierunku, to jest fajnie, ale jeżeli się pójdzie w odwrotnym kierunku, już jeden bieg poleciał drugi i zostaje jeden bieg, no spasowałem się. No nieprawda, może to się spasował do danego zawodnika. Dokładnie. Stasiu, z tego czasu nomenklatura była zupełnie inna. W każdym klubie był jeden, góra dwóch mechaników. Takich nazywano majstrów, a albo zawodnik sam zajmował się motocyklem, zmieniał stronę w oponie, regulacji było trochę mniej w tamtym czasie. Potem pojawiali się najczęściej szkółkowicze, których nazywano pomocnikami. Oni zmieniali tę stronę, to oni potrafili ustawić, nie wiem, zapłon, potrafili zatankować tego rumaka. Dzisiaj mówi się o tunerach, a mechanikami nazywa tych chłopaków od zmiany strony opony w tylnym kole. Fach mechanika żużlowego jakby troszeczkę odchodzi do lamusa. To znaczy, ja bym się z tym nie zgodziłbym, bo w tej chwili ci, jak to co powiedziałeś, że mechanicy, ci chłopcy, nie, ale to są naprawdę oddani. I oni mają tyle pracy przy tym sprzęcie. I ja sobie nie wyobrażam, przykładowo jak w tej chwili wszedł niby regulamin, że jeden zawodnik, jeden mechanik. To są czasy minęły, bo za moich czasów to zawody trwały 3-4 godziny. W tej chwili to jest telewizja,
I to musi wszystko zagrać. Pół biedy, jak zawodnik dany jedzie i wszystko gra. Ale nie daj Boże jakaś kolizja, wywrotka, defekt. I wtedy się robi problem. I taki jeden mechanik i jeden zawodnik to jest problem. Ale nie tylko problem, że on nie zdobył punktu przykładowo, ale to jest problem dla bezpieczeństwa w ogóle na torze. Bo przykładowo się spieszy, zmienia zębatkę. Szybko, szybko ten gołowę trzeba zapłonu przestawić. Nie dokończył koło i jest tragedia w Żużlu. I dobrze, że poszli, jak ja mówię, po rozum i jest dwóch nad nim mechaników czy na nim zawodniku i to jest super. I to jest nie tylko, że jest, ale to jest bezpieczeństwo na torze dla innych zawodników też. Stanił, ale przyznaj, trochę też na własne życzenie, bo za starych czasów tych dwuzaworowych silników to moc była 50 kilka koni. Dzisiaj przy tych leżących czterozaworowych silnikach to jest ponad 70 koni, czyli wzrosła ta moc o 20 kilka koni, czyli tyle, ile miał fabrycznie nowy maluch, który cztery osoby woził. O tyle wzrosła, a już w ogóle łączna moc to trzy maluchy z okładem. No dokładnie. Tylko, że w tej chwili to już tak wszystko poszło do przodu i to, co powiedziałeś, że jej moc, ale w tej chwili nie tylko silnik, ale w sumie akcesoria do tego sprzętu, żeby to wygrywać, bo kiedyś to w tej chwili i linki są inne, i dźwigienki sprzęgła. Dźwigienki sprzęgła, teraz same sprzęgła, teraz chodzi o daną rzecz, jak tarczka sprzęgłowa feredowa, czy tarczka sprzęgłowa aluminiowa, sprężyny sprężowe. I to jest, kiedyś się nie zwracało na to uwagę, tylko się silnik, a w tej chwili właśnie to silnik swoją drogą, ale większą pracę wymaga przy podwozie i właśnie ci mechanicy, co są, to oni pierwsze sprawują, jak sprzęgło odpowiednie ustawienie, dopasowanie tego sprzęgła do danego toru, uregulować to wszystko, to i wtedy właśnie to jest mądrość i tego zawodnika, i tych mechaników, co się opiekują, że wszystko się zgrywa i jadą do przodu. Stasiu, na chwilę wróćmy do historii. Jak trafiłeś do warsztatu w Gorzowie? No, to jest historia większa. Do warsztatu w Gorzowie trafiłem, bo jeszcze przed pójściem do wojska, no to się interesowałem żużlem, a moim kolegą był Erik. Ja też nie, za młodych lat i się znaliśmy, a ja pracowałem w zakładach mechanicznych u KSUS i warsztat był na terenie zakładów mechanicznych Ursus. No i był mechanikiem Teoś Pogorzelski i Edek Pilarczyk w tamtych czasach. I ja organizowałem, jaki młody chłopiec wrócił się z wojska. Na zawody jeździliśmy starą Myską, Ursusowską, wszędzie jeździliśmy na zawody i zabierał się z nami Teoś Pogorzelski, świętej pamięci. No i mówi, że wizji mnie jako mechanika, to ja mówię, gdzie ja się nie nadaję, ja nadaję się do innych czasów, ale jak Teoś Pogorzelski odszedł do Leszna, no to wtedy Edziu Pilarczyk, ja pracowałem na remontową w Ursusie, mówi, czy nie chciał mu podjąć się pracy. Ja mówię, chyba nie, raczej ja do innych spraw, to dobra, spróbuj. No jak spróbowałem, złapałem po chwilę, a wszyscy byli w równym wieku, jak Edek, Jan też, Boguś Nowak, Zedek Plech, Mieciu Woźniak, Jurek Rębas, Rysiu Fabiszewski i tak dalej, Romek Jóźwiak. No i jeden rok, drugi, tak się potoczyło i złapałem ten rytm, a się starałem jak najbardziej się czegoś nauczyć tu zagranicznymi mechanikami. Miałem dobry kontakt. I tak czas swój pokazał, że
został nawet najmłodszym mechanikiem kadrowym, bo to dzięki zawodnikom, którzy u nas byli w klubie. No wtedy Gorzów to praktycznie kadra Polski. Złote czasy. No można przyświęcić prędzej to co mówisz we Wrocławiu, to już nowe mistrzostwo świata. No to Star Gorzów resztę świata, tylko był Marek Cieślak wtedy. A byliśmy ja i Edzie Bilarczyk jako mechanik. To był rok, który bodajże w Przemku 76-8. Och. Drużynówka, tak jest. Stasiu, ale zauważ jedną rzecz. Były czasy, że do klubowego mechanika szkółkowicze podchodzili z estymą, szacunkiem. Prowadziło się zeszyciki, musieli wypracować swoje godziny. To był pan mechanik. Teraz w każdym klubie był taki. Ty w Gorzowie, ale był choćby Henio Brodala w Lesznie, czy Bodzio Wspólny we Wrocławiu, Krzysiu Fede w Gdańsku, inni. I teraz tak jakby troszkę zaczyna brakować tej hierarchii. I to jest największy błąd, że zostały zlikwidowane warsztaty żużlowe, że ktoś nieświadomie, ja myślę, to zrobił, że zaczęli likwidować w ogóle warsztaty, że to się nie opłaca mechanika utrzymywać i się stała biedę, jak ja to mówię. Bo dlaczego? Ci młodzi chłopcy nie mieli oparcia. W kim mieli oparcie? Wynik zawsze powstaje z warsztatu. I proszę zwrócić uwagę, gdzie były warsztaty, tam była młodzież. Jeżeli nie ma warsztatu, nie ma młodzieży. W tej chwili dużo rozmawiałem z panem Szymańskim, przewodniczącym, właśnie żeby odbudować warsztaty. I mówiłem, no i w tej chwili widzę, że większość klubów ma warsztaty i ma mechaników i to jest super, tylko przyklasnąć. I to jest obustronna korzyść. I ci młodzi chłopcy się rozwijają, mają opiekę, lżej jest trenerom, bo jest wymiana doświadczeń takich jak przy sprzęcie z tymi młodymi chłopakami i ten dany trener, jeżeli trzyma kontakt z warsztatem, to ci zawodnicy też się uczą czegoś i to jest same plusy. No jestem tego samego zdania. Mnie akurat nie trzeba co do tego przekonywać, no ale jak wspomniałeś, był czas, kiedy tę hierarchię troszeczkę zburzono, a młody chłopak nawet z silnikiem ze złotym tłokiem, jeżeli nie miał elementarnej wiedzy, którą pozyskiwał z warsztatu od mechanika, to trudno, żeby zaistniał i trudno było mu się przebić wtedy. Dokładnie. I dlatego dużo młodych tych chłopców, adeptów po zdaniu licencji, jeszcze wiek juniora, no to jeszcze jakoś tam się kolą tego. Jeżeli przychodziło do seniora, to proszę zwrócić uwagę, ile tych zawodników przepadły i ja nad tym ubolewam. Ubolewam, że nie jest tak było sterowane. W tej chwili troszeczkę się zmienia i większość zawodników przychodzi z minitoru do opiekunów i ci mechanicy jak w klubowie są odpowiedzialni i uczą ich i idzie po kolei w dobrym kierunku. Stasiu, zatem jak najwięcej zdrowia. Oby DX2 jak najdłużej działał i fryzura się nie przypruszała. No i miejmy nadzieję, że ten nasz Speedway rozwinie się, a nie zwinie w najbliższych latach. No myślę, że właśnie to teraz z tą pandemią, koronawirus, to chyba pójdzie ku dobremu, bo każdy zrozumiał, że to nie są przelewki i ludzie zaczęli się bardziej szanować. Ja przy tej okazji chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich kibiców sportu żużlowego,
żeby byli wierni swoim zawodnikom i żeby im kibicowali. I życzę dużo zdrowia w tych ciężkich czasach. Dziękuję bardzo za zaproszenie do rozmowy. Ikona Gdańskiego Wybrzeża, skuteczny również w pile, Jarosław Olszewski, to on jest dzisiaj moim i waszym gościem. Sprawdzał się również w roli przedszkolanki, ale o tym już za chwilę. Witam, Jarku, i cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie do naszych pogaduch. Jak tam w Gdańsku nastrój i atmosfera? Dużo jodu na plaży? Nie chodzę do klubu, nie lubię, bo jest pan Zdunek. No ale zanim był pan Zdunek, to najpierw byłeś pacholęciem, które z kolegami biegało sobie po plaży. I co wtedy? Chciałeś być marynarzem pewnie, jak to na wybrzeżu. Nie, nigdy, bo ja mieszkam w Sopocie, ja nie mieszkam w Gdańsku. Mieszkałem w Sopocie. I nigdy nie chciałem być marynarzem, chciałem być kimś innym. No ale co, piosenkarzem, bo opera leśna i festiwale? Też, bo mam słabo z głosem, nie? Ale opera leśna fajnie. Ale nie. Rower był najpierw, później był motor i do tego motor został. No ale świadectwa w szkole miałeś jak Poldek z Podróży za jeden uśmiech, symetryczne, tak? Piątka ze śpiewu. Nigdy nie byłem asem w szkole. Dobrze, że trafiłem na tego mojego, znaczy kolegę, teraz jest kolega mój, pan Lewicki, dyrektor, który pierwszy mi podpisał zgodę na to, żebym uprawiał sport żużlowy. Aż tak bardzo chciał się ciebie pozbyć, czy to inne były przyczyny? Nie, mieszkał koło mnie i był najlepszym dyrektorem, co można powiedzieć. Jarek, ale jak na tamte lata zaczynałeś bardzo wcześnie, bo 16 lat dzisiaj to jest standard. Niektórzy nawet parę miesięcy wcześniej uzyskują licencję, zaczynają się ścigać. W tamtym czasie 16-latek z licencją, no to było wydarzenie. Muszę powiedzieć, moi rodzice nie byli bogaci. No, słabo tam, no, znaczy, fajnie było, no. Ale no, o to chodzi, że jako 15-latek szkoła podstawowa i jeździłem SKM, później jeździłem jakąś tramwajem albo kolejką i przyjeżdżałem do Gdańska. Czyli na motocyklu po treningu nie wracałeś do domu. To za duże kozactwo by było. Nie wiem, czy wszyscy się orientują, ale nieraz z tego treningu najpierw szkoła była, później trening na żużlu i później Wejherowo Śmiechowo się obudziłem. Przysnąłeś w autobusie? No niestety, Wejherowo-Śmiechowo to jest 12 albo 13 przystanków za Sopotem. No dobrze, no ale trafiłeś w końcu do tego żużla i to co, to był taki pomysł na życie, końcówka jeszcze etatów w milicji, czy już się nie załapałeś? Nie, nigdy nie myślałem, że będę jeździł, ale ze mną zapraszam i z tego byłem. No podobno chłopaki z miasta nie potrafią sobie radzić. Zenoprak powiedział, że nadaje się, no i drugi. No ale podobno chłopaki z miasta nie radzą sobie na motocyklach. No właśnie. Bo wszyscy komputery mają teraz, nie?
teraz tak, ale wtedy komputera nie miałeś, a sam pochodzisz z miasta. Jak nie miałem? Miałem. Liczydło. A, no tak. Dobra, w tej wersji się trzymajmy. To był komputer wtedy. Jarek, początki wśród juniorów bardziej niż obiecujące. 89 rok, brąz młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski, a potem rok później, 90 rok, Lwów, finał indywidualnych mistrzostw świata juniorów i tam otarłeś się o podium. Warto młodszym kibicom przypomnieć, że to były czasy, kiedy Polacy nie wygrywali hurtowo wszystkiego, co tylko było do wygrania. Wręcz przeciwnie, otarcie się o podium to już był sukces, to już było wydarzenie. Więc muszę ci powiedzieć, że pamiętam Gorzów, jak stałem na trzecim placu. To był chyba Świst, tak? Świst był. Co tam jeszcze był na podium? Teraz nie pamiętam, no pewnie, ale byłem... Pewnie jakiś prezes z PZMOT-u, bo oni tam zwykle się na to podgrywali. No. Do Łomisiewicz chyba. Nie pamiętam, ale byłem trzeci. Pamiętam, że byłem trzeci. No dobra, a potem Lwów, Mistrzostwa Świata. No, fajnie. No, płakałem, że byłem czwartym, to najgorsze, co może być. A anegdota jest taka, że przed zawodami w Lwowie próbowałem swój motocykl, miałem swoją pszczółkę. Ona tak się nazywała, 898, pszczółka moja. Jawa 898. Tak jest. Nie było GM-ów, nie było podężów, nie ukryli. I 898 zatarła się. Na treningu przed wyjazdem na Lwów. I pan Fede, pan Rękowicz, pan Klein siedzieliśmy całą noc. Całą noc siedzieliśmy w Lwowie i chcieliśmy ratować ten motocykl, bo trzeba było wyjechać już. No i pan Fede, tokarnię mieliśmy taką klubową i tam robił szlif. Dodajmy, że to nie były takie czasy, kiedy każdy zawodnik miał 14, 15, 20 motocykli, kilkanaście silników i przebierać jak w ulęgałkę. Moja dziewczynka. To była moja dziewczynka i szlif robił jej w tokarni, bo wszystko było pozamykane już. Wszystko było pozamykane, bo to piątek był. A w niedzielę chyba jeździliśmy i w piątek, no mówię, panie Jarku, niech pan się przejedzie, to pach i zatarł się. Nikt o tym nie wie, a tylko mówi. O to chodzi, nie? Jarek, no dobra, ale podium wtedy było zacne w Lwowie, bo... Ale było, było... Nawet drugi bym był, nawet tak pamiętam. Pierwszy mój bieg, który prowadziłem w Lwowie i... Przerwany, bo to się wywrócił. Powtórzony byłem znowu drugi, nie? No chyba najwięcej w trzeciej serii straciłeś, bo wygrał Luis, drugi był miejscowy matador René As, Estończyk. René As. A na trzecim miejscu po przegranym barażu przez ciebie znalazł się Tony Rickardson. Z Rickardsonem w tamtym finale przegrałeś dwa razy, bo w trzeciej serii startów, gdzie miałeś jedynkę tylko, wygrał Rickardson, a drugi był wtedy Shane Bowes z Australii, który w zasadzie nie liczył się w tych zawodach. Nie pamiętam tego, wiesz, ja nie pamiętam, tyle lat to było, że nie pamiętam, ale wiem, że miałem bieg dodatkowy. Tak, po 10 punktów z Rickardsonem i w tym barażu niestety też porażka. Prowadziłem ten bieg. Mam płytę, jakiś Rosjanin
Rosjan mi przysłał byle. No i co, źle policzyłeś okrążenia, jak trafik we Wrocławiu? Nie, dwa kółka prowadziłem i mnie strzelił. No dobra, ale potem zakończyłeś bardzo dobre pierwsze starty w kategorii juniorów, przeszedłeś do seniorów. Do seniora. No, i tam w zasadzie skończyło się brązowym medalem w 1994 roku indywidualnych mistrzostw Polski. To był Wrocław. No i potem już ale jakoś nie... Ale nie gadaj, bo najpierw był brązowy i srebrny gaz. No, ale to jeszcze juniorskie czasy. Mówimy teraz o tym, jak przeszedłeś do seniorów. I tam w zasadzie ten jeden brąz impuls Wrocławia. No i potem co? Gdańsk zaczął się troszkę chylić ku upadkowi od połowy lat 90. No, spadaliśmy i chodziliśmy, nie? Koks, Davis, Olszewski. Ta trójka ciągnęła wynik. Fajnie. Pytam się, czy fajnie, czy nie? No fajnie, tylko brakło zaplecza, tak? Nie miał kto uzupełnić. Jeszcze wtedy nie było problemów z kupowaniem, z sprzedawaniem. Wiesz, o co chodzi? Transfery. Właśnie. No ale w 96 Gdańsk oddał cię do Piły. No i tam w Pile zrobiłeś licencję. I love you. I tam w Pile zrobiłeś licencję pilota, zdaje się, tak? Bo jak ze świstem na wyjściu z pierwszego łuku doszło do szczepienia motocykli i fury poszły w powietrze, to prawie kamerzystę strąciło z ambony. Nie, no strąciliśmy go. No, sprzęt zleciał, kamerzysta przeżył. No dobrze, ale kamera nie wiem, ale kamera była. Kamera spadła, to się zgadza. Pamiętam jak to dzisiaj, pamiętam świstak w las pode mnie i tam zawsze chwilę taka kolejna była i dotknął mnie. Dźwignęło. Tak się mówi, że dotknął. Ale wszystko wiadomo jak jest na co się dzieje dalej, nie? No ale w Pile zaowocowało drużynowymi medalami. Trzy sezony, to pierwsze podejście, 96-98. Trzy medale, dwa brązowe, srebrny, brakło złota. Czasy prosperity w Pile. Powiem ci, taki problem był, problem z GKS-em, bo musiałem mechanika zmienić. Bo mechanikiem moim był Krzysztof Feder. I przechodząc do Piły, miałem pełen zakaz chodzenia do GKS-u. Czyli kto, tamtejszy mechanik, czy na zewnątrz te motocykle były robione? Nie, mechanik został moim kolegą, bo tamci się zmieniali i pełen zakaz miałem robienia silników. I byłem u pana Brodali. A to Leszno dla odmiany. Liszno. No i robiłem pana Brodali, ale pan Brodala nie wiedział jakie ja mam ustawienia i nie wiedział jak ja potrzebuję i w końcu się dzwonili z panem Fedem, nie? I jak pan Brodala się dowiedział jak ja muszę mieć silniki, to się przestraszył. No, tobie potrzebne były bardziej takie spod taśmy, refleksowe, nie? Nie, właśnie. Wszyscy mówili, że ja mam takie silniki, kurwa, DB-szak, duże, 15 sprężone, to, że wybuchają, nie? A się okazało, że ja jeżdżę na silnikach takich, co nie odpalają, rozumiesz? 12, 11 miał sprężenia. Nie wiem. Czy to jakim cudem to tak strzelało z podstaśmi? Czy kibice wiedzą, czy nie? Ale 12 sprężony, on nie chciał odpalać. Rozumiesz? Jak jest zimno, to nie odpala motocykl.
No tak, tym bardziej się zastanawiam, jakim cudem to tak strzelało spod taśmy. Muszę ci powiedzieć, bo był słaby, był słaby i dlatego nie mogę wam wszystkiego powiedzieć, co tutaj, jak robiłem na starcie, bo to jest moja tajemnica. I nikomu o tym nie powiem i nawet dzieciom, które szkoliłem, nie powiedziałem. No dobrze, ale nie jest tajemnicą, że bardzo zaprzyjaźniłeś się w pewnym momencie po powrocie do Gdańska ze swoim imiennikiem Jarkiem Skarżyńskim, kiedy ten skrzydł. Jarek Skarżyński, o mój koleżka, mój przyjaciel, on mieszkał w Grudziądzu, ja mieszkałem w Sobocie. Jako młodzież się spotykaliśmy i byliśmy przyjaciółmi. No Jarek bardzo ciepło wyrażał się o twojej mamie zawsze. Moja mama, jak wpisałem ci, że moja mama go traktowała jak syn. No ale z Jarkiem to zdaje się zmieniliście dyscyplinę na moment, bo zaczęliście w rajdach samochodowych startować. Nie, nic. No przepraszam cię najmocniej, dziewczyny w Grudziądzu opowiadają zupełnie co innego. A, to później jak ja do Grudziądza przyjechałem korwetą chyba. Działo się, jak na koncertach Zenka Martyniuka, już to może na scenie. Na ćwierćfinał mistrzostw Polski do Grudziądza przyjechałem korwetą. Mój kolega mi dał korwetę wtedy. O Jezu. No i przyjechałem z mechanikiem Feder. I miałem być liderem, ale dogrywałem wtedy ćwierćfinał mistrzostw Polski chyba. Tak mi się przypomina coś. Ćwierćfinał i dogrywałem, ale wlazł do finału. I nie wiem, czy to było Wrocław, później finał, ale 45 minut byliśmy w Gdańsku. Niezłe tempo, a po drodze jeszcze trzeba było pasażerki zabrać. No nie, bo to jest dwuosobowe, tam z tyłu, tam się nikt nie zmieścił w korwecie. 45 minut byliśmy na stadionie. Taki Jarek. Był ogień, że 98 spalania było. Jarek, potem początek XXI wieku, powrót do piły, ale tam to już tak średnio szło te lata, 2-3, 2-4. Nie było sponsorów, nie było nic, ja ci powiem, później tam do mechanika i to, ale piłę wspominam bardzo, bardzo, bardzo super. A co takiego potrzeba, żeby do Gdańska wrócił wielki Speedway? Zmiana tego pana, wiesz? No jednego pana można zmienić, ale to niewiele zmieni pod względem finansowym chyba. Znaczy finansowo to ten pan tak nie jest, że tak nie myśl, że ten pan dał pieniądze. Bo z tej reklamy samochodów i z tego wszystkiego o swoje wyciągnę. No dobra, ale parę lat wcześniej nie było jeszcze Zdunka jako sponsora, a Wybrzeże już miało kłopoty. Na czym to polega? Chłopaki się nie garną, klub nie szkoli. Mają w dupie to wszystko. Przepraszam, że tak mówię. Mają w dupie. Kiedy za Polnego fajnie było, bo mi źle trwało, ja tam byłem trenerem. Z mojej ręki trochę chłopaków wylazło. Tak Pieszczek, czy tam Kosakowscy i to, no skończyli. Ale dla kibiców fajnie to było. Tak mi się wydaje. Ale wcześniej chyba czkawką długo odbijała się era prezydenta klubu, byłego ministra policji. A to nie za moich czasów było, wiesz? Ja już, a nie, bo za moich czasów to był pan Rusik, komendant wojewódzki policji Gdańsk.
jak na stacji benzynowej go spotkałem, to się ukrywał, nie? No on przed tobą? No, bo ja wojowałem z nim, nie? Nie będę mówił, jakie były problemy, bo mieszkałem w Sopocie i on też mieszkał w Sopocie, nie? Jarek, ale jako przedszkolanka sprawdziłeś się w tym mini żużlu? Fajnie z tymi dzieciakami było o pracować? Jezu, ja kocham dzieci i mogę im trochę powiedzieć i wszystko zrobić dla nich. Jak przychodzą do ciebie, mówię, panie Jarku, a tak można, a tak? Ja mówię, tak, wszystko można. I o to chodzi, że teraz w Żurawcu otwieram tor dla młodzieży. Tam nie będzie zawodów, tylko będzie do trenowania, nie? Żurawiec koło Elbląga. No proszę. To jak się rozwinie, będzie nowy ośrodek. Ośrodek, ale nie, tam zawodów nie będzie. Nie? Ja rozumiem. Zawodów. Póki co minitor, spółka. Kto wie, jak to tak się rozwinie z czasem. I o to chodzi, że tak mi się wydaje, że wszyscy z GKS-u, że młodzież będzie u mnie jeździła, a nie w GKS-ie. No można poczytać tak trochę na Facebooku, nie, że... Nie ma czuplenia, nie ma nic tam, przepraszam, że tak, bo już się trochę zdenerwowałem. No ale można poczytać gdzieś tam na Facebooku, że dzieciaki do ciebie też się garną. Bo ja jestem sprawny inaczej. Rozumiesz mnie? Jestem sprawny inaczej, bo z dziećmi pracuję, z dziećmi się fajnie pracuje. Ze starymi jest trochę ciężej. Każdy ma swoje jakieś swoje poglądy i to i mówię, a mówię, nie w tą stronę idzie. I dzieci słuchają i mówię, tu w lewo, tu w prawo tak ma być, a nie. I oni, jestem drugim tatą i dlatego o to chodzi, nie? Ale w czasie kariery nie udało się tyle napchać w skarpetę, żeby już nic nie robić, a poza tym z nudów w domu można by umrzeć. To pewnie dlatego ciągnie cię wciąż na tor, wciąż do żużla. A więc, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, mam dom, jeden, drugi i nie mam problemów finansowych, jak ty wiesz. Nie, to ja rozumiem, ale z czasów kariery w skarpecie pewnie niewiele udało się odłożyć, bo to jeszcze nie był ten moment. Była, bo miałem kantory w Sopocie, miałem kantory, które pracowały tam. I skarpeta, no ale no, wszystko kosztuje, no. Rozumiesz mnie, czy nie? Jasne, tylko to nie było z toru, tylko obok toru, tak? Ale nazwisko, popularność pomagały. Chodziło się do Olsona wymieniać. O, no to normalnie, dzień dobry. I do dzisiaj jest nawet popularne. Tam, gdzie pracuję, nie mogę ci powiedzieć, gdzie. Bardzo tajemniczy jesteś. Pan dowiedział, że w ogóle byłem zawodnikiem, a on był kibic. Pan cały dyrektor. I on mówi, coś mi to nazwisko mówiło, ale nie wiedziałem. Jarek. No bo to już, wiesz, kiedy ostatni raz jeździłem? No, 2-4. Jakoś tak. 2004 w Stanach. W Stanach jeździłem. To były moje ostatnie zawody. Jarek, dzięki za rozmowę. Powodzenia pod Elblągiem. No i koś te trawniki u siostry byle skutecznie. No trzeba. No niestety trzeba pomagać i rodzicom, i brata, i siostry. Zatem trzymaj się ciepło i wszystkiego dobrego. Powodzenia. No, powodzenia. Życzę dla wszystkich kibiców z Grudziądza, z Piły, z Gdańska i wszystkich kibiców Żużla.